Akademię Piłkarską Stadionu Śląskiego wspiera firma Nice, producent automatyki do bram i rolet. Zmagania w pierwszej wojewódzkiej lidze trampkarzy starszych w pełni. Po 6 kolejkach broniący tytułu mistrzowie Stadionu Śląskiego z rocznika 2008 znajdowali się na 3. stopniu ligowego podium. Wyprzedzali ich rówieśnicy z ruchu Chorzów, z którymi zmierzyli się w miniony weekend na ich boisku. Gospodarze od pierwszych minut wykazywali dużą ochotę na strzelanie goli. To druga minuta, Oliwier Garbiec trafia w słupek bramki zielonych. 6 minut później odpowiedzieli zieloni. Seweryn Pacyga podał piłkę do Łukasza Mila. Ten nie dał jej sobie odebrać, ułożył do strzału, ale jego próbę obronił Mateusz Grzegorzyca. Kilka chwil później wróciliśmy pod bramkę przyjezdnych. Zza pola karnego uderzał Kacper Dyduch, ale nie trafił w światło bramki. W 22 minucie było już 1-0 dla niebieskich. Po akcji przeprowadzonej lewą stroną boiska piłkę głową do siatki Stadionu Śląskiego wpakował Mateusz Rams. Piłkarze trenera Bartosza Stachowiaka mogli odpowiedzieć po rzucie rożnym w 30 minucie. Piłkę pod nogami miał Łukasz Mil, ale nie miał miejsca do tego, by wpakować ją do siatki przeciwnika. Konkretniejsi w polu karnym rywala byli niebiescy. Tomasz Sałaj podwyższył prowadzenie ruchu Chorzów na 2-0. W 36 minucie zieloni mieli już 3 bramki straty do przeciwnika. Lewą stroną boiska przedarł się Oliwier Garbiec, wyłożył futbolówkę do Sałaja, a ten podwyższył wynik. Stadion nie zamierzał jeszcze rezygnować z walki o punkty. Jeszcze przed przerwą próbował zniwelować straty. To kontratak przerwany faulem na Łukaszu Milu. Piłkę ustawił sobie do wykonania rzutu wolnego Wojciech Pasieka, ale pomylił się o centymetry, przenosząc ją nad poprzeczką bramki ruchu. Przed rozpoczęciem drugiej odsłony zieloni motywowali się do walki o to, by odmienić tutaj losy meczu. Zaczęli jednak od błędu przy wyprowadzeniu piłki, z którego natychmiast skorzystali niebiescy. Tomasz Sałaj trzeci raz tego dnia wpisał się na listę strzelców, a ruch Chorzów wygrywał już 4-0. 3 minuty później swoje pierwsze trafienie tego dnia mieli na kontach również gracze Stadionu Śląskiego. Prawą stroną ruszył z piłką Jakub Kowal, wyłożył ją do Tomasza Zawady, a ten na raty pokonał golkipera niebieskich. Wynik brzmiał w tym momencie 4-1. Stadion miał teraz optyczną przewagę, ale groźnie zaatakowali chorzowianie. Sałaj wyłożył piłkę do Oliwiera Garbca. Garbiec uderzył na bramkę Stadionu, obronił to Maciej Rydel, a dobitka w wykonaniu Aleksandra Piwka okazała się niecelna. A to 65. minuta i okazja dla Stadionu Śląskiego. Jakub Kowal z bliska, naciskany przez obrońców ruchu, nie trafił do siatki. Ostatnie tego dnia słowo należało do gospodarzy. Swoją akcję uderzeniem na bramkę wykończył Aleksander Piwek. Do siatki trafił, a ruch Chorzów wygrał tego dnia ze Stadionem Śląskim Chorzów 5-1. Ostatni czas to był dobry czas dla nas, zdecydowanie więcej wygranych aniżeli porażek, ale porażka to jest element gry i dzisiaj zagraliśmy z zespołem bardzo dobrym, z naszym sąsiadem, że tak powiem. Właściwie to nie sąsiadem, tylko kolegą z jednego miasta. No i dzisiaj ci chłopcy, zwłaszcza w pierwszej połowie, pokazali, że chcą bardziej wygrać ten mecz i ta pierwsza połowa ustawiła, że tak powiem, ten mecz. Rywal zawsze był szybciej, rywal zawsze był silniejszy. My byliśmy tacy bardziej ospali. No ciężko na poziomie już tak naprawdę juniora, bo takich już traktujemy, żeby ten element nie funkcjonował, bo jeżeli nie będzie funkcjonował, to będziesz tracił bramki, a o zdobycie bramki będzie ci bardzo ciężko, więc no, tutaj dzisiaj w pełni zasłużone zwycięstwo ruchu, aczkolwiek tak jak mówisz, no, w drugiej połowie tak naprawdę, nie chcę powiedzieć, że dominowaliśmy, ale to my zdecydowanie częściej byliśmy przy piłce, rywal się cofnął, strzeliliśmy bramkę, niestety nie udało się uniknąć utraty i już było nam ciężko, ale zdecydowanie za późno zaczęliśmy grać po prostu i za późno weszliśmy w ten mecz. Chcemy tych chłopaków ogrywać w rocznikach starszych, przygotowywać ich do tego, co ich czeka w przyszłym roku, czyli do rywalizacji w juniorze młodszym z rocznikiem 2007. Wiemy, że są tutaj chłopcy tacy, którzy spokojnie mogą o ten skład tam rywalizować, więc to jakby na te najbliższe pół roku jest dla nas najważniejsze. Grają też widzę w 2007 roczniku. No ale takie mecze jak dzisiaj z ruchem na pewno pokazują i dają też wiele do myślenia, w jakim miejscu jesteśmy. Ale tak jak mówię, to jest element gry i jesteśmy na to też przygotowani i patrzymy dalej. Dla nas najważniejszy jest kolejny mecz i już się przygotowujemy do następnego.